Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Undertale. Oj, trochę za cicho sobie dałem. Spoko. Więc tak, skończyliśmy tutaj. Gdziekolwiek tutaj jest. I tu jest jakaś skrzynka. A co w niej jest? Use the box? Yes. Jakaś tutaj rękawiczka jest. Use. Jej, zaekwipowałem. Czy mi się zmieniło? Nie. O. Aha, to jest znowu ten coś. Joke. Zrobiłeś żart o... Zły żart o lodzie. Aha. Niezła próba. Easy. Mercy spare. Kurde. Chill out. Hehe. Macaroni and freeze. Aha. Bo nie zrozumiałem. Nie. ojciec. Ojciec się mylił. Tak naprawdę to jest skrzynia. Możesz włożyć do niej przedmiot lub wyjąć go z niej. Ta sama skrzynia pojawi się później, więc nie bój się o to, że będziesz musiał wracać. Pozdrawiam. Kochacz skrzynek. O, połowił... Big's Big Fishing Adventure 3! To wędka przytwierdzona do ziemi. Wciągnąć ją? Tak. Wszystko, co jest połączone z... końcem jest fotografia... dziwnie wyglądającego potwora. Zadzwoń do mnie, to jest mój numer. Zdecydowałeś nie dzwonić. Mogę iść? Nie. Mogę iść? Nie. To chodźmy tu. O. Sans i Papyrus. Więc, tak jak mówiłem o Undyne... Sans? O mój Boże! Czy to... człowiek? Właściwie... sądzę, że to kamień. A. Ej! Co to jest to przed kamieniem? O mój Boże! To... czy... czy to człowiek? Tak. O mój Boże! Sans! Nareszcie to zrobiłem! Lenny face tutaj. Undyne... zrobię... będę... popularny! Człowieku? You shall not pass! Nie przejdziesz przez tą... nie przejdziesz! Ja, wspaniały Papyrus, zatrzymam cię! I wtedy złapę cię! Będziesz dostarczony do kapitału... cokolwiek to jest... I nie jestem pewien, co dalej. W każdym bądź razie... będę kontynuował. Idź dalej. Jeśli śmiesz. Nie. A więc... to poszło dobrze. Nie bój się, dzieciaku. Będę miał na ciebie...
Nie, jak to się nazywa? Jest gałka oczna i... Nie, dół oczny? Nie. Oczodół? Oczodół na ciebie. Ha, poruszyłem się dalej. I dare myself. O, co to? God damn it. The fuck? Jakiś ice cup. Ice cup. Dum dum tr dum dum tr dum dum tum dum tum dum tr dum dum tr dum dum tum 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 tum. Dobrze. Jestem głupi. Komplement. Ma wspaniałą czapkę. Moja czapka jest zbyt głośna, by słyszeć cię. Say what? Spare. I just love my hat, okay? Po prostu kocham moją czapkę, okay? God damn it. Ice Cup sądzi o pewnym nakryciu, o pewnym ubraniu. Wspaniałą czapkę. Zazdrosny? To bardzo źle. Spore, kurde! Dobra, przyjąłem do wiadomości, że kochasz swoją czapkę. Komplement. Da! Kto o tym nie wie? Ice Cup chce mieć również czapkę dla swojego nosa. No nie! Co za wspaniała czapka! Moja. Spróbowałeś ukraść czapkę Ice Cupa. Ale nie jest tak... Pomocy! Policja ta... Jak ona się nazywa? Modowa policja. Ja bym tak w kółk robił. Równie dobrze mogę uciec. No nie. Gdzie jest twoja czapka? Moja? W lumpeksie, kurde. Dziękuję. Co jest tu napisane? Jest pewna nar... Co jest napisane na tym... Na tej kartonowej skrzyni? Patrzysz na bardzo dobrze zrobioną stację zwiadowczą. Kto mógłby ją zbudować? Założy się, że to był ten bardzo sławny nie wiem, ochroniarz królewski. Jeszcze nie bardzo popularny. Bardzo znany. Dobra, to chodźmy dalej. Absolutnie nie ruszać. Nie mogę tego poruszyć, co nie? No dobra. O-o. Czy to był... Czy coś się ruszyło? Czy to była moja wyobraźnia? Mogę tylko widzieć ruszające się rzeczy. Jeżeli coś się ruszało, na przykład człowiek, będę pewien, by nigdy już się więcej nie ruszyło. Dlatego. Pet. Jest zbyt podejrzliwy na twoje. Don't move an inch. Nawet się nie ruszaj. Więc tak, przez niebieskie przedmioty... jeżeli niebieski przedmiot w walce będzie nas próbował dotknąć, my nie możemy się ruszać, co jest bardzo fajne. Więc użyję sobie ciasta. Czy poruszysz się tym razem? Poruszyłem się. Zatkało? Pet. Pet dogo.
Chyba pogłaskanie, coś w tym stylu. Pat, pot. Spytowałem. Skąd to jest? Ojej. Czemu mówi man? Van? Nav? Nie wiem. There's no end. Nie ma temu końca. Ale nam się udało. Czekaj, czy teraz powiem go zesporować? Tak! 30 gold, o Boże, ten fajc. Coś mnie pogłaskało. Coś, co się nie rusza. Będę musiał potrzebować trochę psiej pomocy. Dlatego. Halo? Czy ktoś tu jest? Nie? Okej, okay. O. Ktoś rozwalał... Aha, przekąski psie, dobra, to są psie przekąski. O, Samus. Siema. Hej! Tu jest coś ważnego do zapamiętania. Mój brat ma bardzo specjalny atak. Jeżeli zobaczysz niebieski atak, nie ruszaj się. I to cię nie zrani. To jest bardzo dobra... To jest bardzo łatwy sposób, by tego nie zapomnieć. Wyobraź sobie napis stop. Znak stop. Kiedy widzisz znak stopu, zatrzymujesz się, prawda? Znaki stopu są czerwone. Więc wyobraź sobie niebieski znak stopu. Zamiast tego. Łatwy, prawda? Kiedy walczysz, pomyśl o niebieskich znakach stopu. To nie ma sensu, ale dobra. Co tu jest? Nie możemy się ruszać ogólnie tak na lodzie. Tak sami z siebie. Lesser Dog! O, mogę go tylko spetować. Lewie podnieśliśmy swoją rękę i Lesser Dog się podekscytował. Coś będzie próbował nam... Dobra, ja chcę wam coś pokazać z tym Lesser Dogiem, bo jest coś... Zauważcie, że jego... szyja się cały czas wydłuża. Aha, dobra. Pet. Dobra, on cały czas będą tutaj jakieś gagi z tym, że ja go po prostu pogłaskałem czy coś. Więc nie będę tego tłumaczył. Nie chce mi się. To był dobry pies. Excited noise. Ono tu. God damn it. No bounds. Intensywnie nie wie, jakie są granice. Dobra, już trochę te ataki znam. Krytykalne pogłaskanie. Ekscytacja psa podrosła. Rozumiem, że to było, nie wiem, jakieś nawiązanie. Nie, już musiał skakać, by pogłaskać psa. Aha, i teraz mogę go chyba tylko petować. Nawet go nie pogłaskałeś, ale się bardziej podekscytował. Pejtek. Dobra. Więc teraz on nie będzie nas atakował, tylko my możemy... Nie ma już sposobu, by... Zastopować. Zatrzymać to coś. Więc chyba będę po prostu tak robił. Lesser Dog wszedł w świat chmur. Zawołałeś psa, lecz jest za późno. Nie może cię usłyszeć. Far away bark. Bark. O, patrzcie co robi.
Możesz dosięgnąć Laserdoga znowu. Dobra, spetowałem go znowu. Znowu go spetowałem. Chyba będzie tak cały czas już. A ja wam chcę pokazać po prostu, że Laserdog to jest na serio. Teraz będzie się tylko prawdopodobnie pokazywało. Możliwe, że masz mały problem. No jak to nie? Ja go pokonuję. Nie widzicie, jak jego HP spada? O Boże. Zobaczcie, że ta twarz to jest osobna tekstura. Ale to nie ma końca, Laserdog będzie cały czas się wydłużał. Pół godziny później. Nie! Nie chciałem tego zrobić. I teraz patrzcie. Wychodzi poza tą obramówkę całą. Nie wiem dlaczego to jest tutaj, ale pewnie, że jest. Laserdog nie może być podgłaskany, ale zadowolony jest z próbowania. Mogliście zauważyć na jego ogon. Boże. Wyszedł już z tej obramówki całej i nie ma już końca. Czy wyjdzie z drugiej strony? Nigdy szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, czy on wychodzi z drugiej strony. Chyba wychodzi, coś sądzę. Ojej, ja to chyba przyspieszę. O, wychodzi! Zaraz kompletnie zniknie. Ale dobra. No elo. Możliwe, że ludzkość... nie była stworzona do tego, by głaskać to tak dużo razy. No, jest tutaj. Kontynuuję. Nawet moje HP już nie widać. Ojej. Już nie ma. Laserdoga. Laserdog jest poza twoim wzrokiem. Nie wiem, czy dałoby się tak, jakby się go... Laserdog poszedł tam, gdzie jeszcze żaden pies nie trafił. Jestem ciekaw, czy jakbym tak cały czas to robił, to czy on... Laserdogi się by tutaj były, ale dobra, spare. No, i wrócił. A co tu pisze? Co tu jest napisane? Na północ? Lód. Na południe? Lód. Na zachód? Lód. Na wschód? Snowdin Town. I lód. Chodźmy tu. Bałwan. Witam. Jestem bałwanem. Chcę zobaczyć świat, ale nie mogę się ruszać. Jeżeli mógłbyś być tak miły, przybyszu, proszę. Weź kawałek mnie i... i weź to bardzo, bardzo daleko. Dziękuję ci. Powodzenia. Dostałeś kawałek... bałwana. Możemy... jeżeli użyjemy tego, to zjemy. Co, wiecie co? Nie będę tego robił. Nie będę stać dupkiem w tej grze. Bo jest możliwość, wiecie, bycia w ranie pacyfistycznym. I dodatkowo bycie dupkiem, co jest po prostu świetne jak na moje, bo widziałem, jak ktoś przedstawiał wszystkie możliwości bycia dupkiem w tej grze. I to było świetne. Jesteś tak bardzo leniwy! Zdrzemałeś całą noc! Sądzę, że to się nazywa spanie. Wymówki! O nie! Przybył człowiek!
aby cię zatrzymać, mój brat i ja stworzyliśmy trochę zagadek. Mam nadzieję, że polubisz tą jedną. Trochę szokującą. Jak widzisz, to jest niewidzialne. To jest niewidzialna. Labirynt elektryczny. Kiedy dotkniesz ścian tego labiryntu, ten orb. Porazi cię. Brzmi zabawnie, ponieważ. Liczba fanu. Nie. No powiedzmy, że liczba zabawy, jaką prawdopodobnie będziesz miał, będzie właściwie mała, jak sądzę. Okej. Okay. Możesz iść teraz. Sans? Coś ty zrobił? Sądzę, że człowiek musi trzymać orb. O, dobrze. Otrzymaj to, proszę. Okej. Okay. Teraz spróbuj. Nie mogę tu przejść górą, co nie? Nie. No dalej, nie bądź taki wredny. Stworzyłem tą zagadkę tylko dla ciebie. Dobra, nie chcę mi się iść tak cały czas. W ogóle możemy to samo po prostu przejść. Nic nam to nie robi ogólnie. Niesamowite! Cwany lisie, bo to Slippery Snake to jest coś jakiego obślizgu ślimaku, ale to nie ma sensu w ogóle. Przeszedłeś to... bardzo łatwo. Zbyt łatwo. Jednakże... następna zagadka nie będzie aż taka łatwa. Jest stworzona przez mojego brata, Sansa. Będziesz niesamowicie skonfundowany, czyli taki... no nieprzyjemne uczucie bardzo. Wiem, że ja jestem. Nie! W ogóle jakbym poszedł tak tyłem moonwalka zrobił. Hej, dzięki. Wygląda na to, że mój brat ma niezłą zabawę. Tak ogólnie... zauważyłeś to dziwne ubranie, które on nosi? Zrobiliśmy je parę tygodni temu na bal kostiumowy. Nie nosił nic poza tym od tamtego momentu. Ciągle nazywa je Battle Body. Czyli że coś na rodzaj zbroja. Stary. Czy mój brat nie jest fajny? Rozmawiamy z nim. Nie rozumiem, dlaczego one się nie sprzedają. To jest perfekcyjna pogoda na coś zimnego. O! Klient. Witaj. Czy chciałbyś trochę nice screen lodów? To zamrożona przekąska, która rozgrzeje twoje serce. Teraz tylko 15 z golda. Wiesz co? Proszę bardzo. Miej super duper dzień. Jestem na iskrym. Mogę coś z tym zrobić? Nie mówcie mi... O kurde, ale fajne. Mogę tak sobie to robić? Kurde. Jakie to rzeczy w Game Makerze można zrobić, bo... ta gra powstała w Game Makerze, jakbyście nie wiedzieli. Co jest fajne. Aha, ja to mam trafić, o kurde. Fajna minigierka, tylko że tak... Dobra. Goddammit.
Nie, ja to muszę cały czas powiększać. O kurde. To się zaraz zmaleje. A. Nice! To bol. I dostanę 2 golda, nice. To wygląda na... Śnieżkę. Właściwie... Snow Decahedron. Aha, to jest... Aha, dobra. Rozumiem. Że to jest... Kulka ze śniegu. Że to jest... piłka ze śniegu. Właściwie to jest... Dekahedron ze śniegu, czyli taki wielokąt. O, znowu sans. Myślałem nad sprzedawaniem przekąsek również. Chcesz trochę nie pieczonego, tylko smażonego śniegu? To tylko jeden... 5 golda. Wiesz co, nie. Jest... Masz rację. Powinien sprzedać więcej niż tylko to. Chodźmy tu. Co tu jest? His. Jego. Smell danger rating. Co? Nie chcę wam, nie chcę mi się tego tłumaczyć, po prostu to jest, nie wiem, jakieś tłumaczenie. Pfu! Jej! Okej... Nie pytam. Kto pyta, dłużej żyje. O, zaraz. Okej. I have no questions. At all. Człowieku! Mam nadzieję, że jesteś gotowy na... Sans? Gdzie jest zagadka? Jest dokładnie tutaj, na ziemi. Zaufaj mi. Nie ma mowy, żeby on przeszedł przez to. Sans? Nawet na to nie spojrzeli. Nawet na to nie spojrzał, ups. Wiedziałem, że będę potrzebował, że powinienem użyć dzisiejszej krzyżówki. Co? Krzyżówki? Nie mogę uwierzyć, że nawet to powiedziałeś. W mojej opinii Junior Jumble jest łatwo trudne. Co? Naprawdę? Stary? To easy peasy słówko? To dla dzieciaków. Niemożliwe. Człowieku! Rozwiąż to natychmiast. Coś, co nie wiem co to jest chyba jakieś angielskie określenie jakichś zagadek i krzyżówka. Krzyżówka! No wy dwoje jesteście dziwni. Krzyżówki są bardzo proste. Cały czas to samo rozwiązanie. Za każdym razem. Po prostu wypełniam wszystkie miejsca wolne z literką Z. Ponieważ za każdym razem, kiedy patrzę na krzyżówkę, wszystko co umiem, to chrapać. Nie! Co to jest właściwie? Monster Case World Search. Aha, to jest chyba Jumble. Jak chcecie, to możecie to rozwiązać. Jeżeli ktoś mi to na przykład prześle rozwiązane, to... tą zagadkę, to... to będzie fajnie. Może nic nie wygra, ale fajnie będzie... Jeżeli ktoś naprawdę się tak nudzi, to może to sobie rozwiązać. Nie bronię. Siema sans. Papyrus. Znajduję trudności w interesujących miejscach.
wczoraj... poddał się na próbowaniu rozwiązania horoskopu. Okej. Okay. Więc tak, ludzie. To chyba będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapach spaghetti napełnia nas determinacją. No i co? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!